Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie to wyjątkowy odcinek, ponieważ mamy co świętować. Mamy 5000 subskrypcji na kanale i to właśnie dzięki Wam mogę się poszczycić taką ilością subskrypcji. I to właśnie z tej okazji dzisiaj odbędzie się Q&A, pytania i odpowiedzi, także zaczynamy. Czy poprawiałeś już tatuaże, a jeśli nie, to czy planujesz? Nie chodzi o źle wykonany tatuaż, tylko o odnowienie kolorów itd. Tak, poprawiałem już swoje starsze tatuaże. Miało to miejsce tutaj na tym ramieniu. Mam tutaj tatuaże, które mają już ponad 10 lat i poprawiałem je. Poprawiałem dużo tych czarnych, cieniowanych tatuaży, ponieważ źle je na początku wygoiłem, bo moja edukacja nie była taka do końca jak teraz, jak powinno to wyglądać, i one szybko blakły i poprawiałem niektóre tatuaże nawet 3 razy. Także uważajcie na to bardzo mocno, aby dbać o wasze tatuaże. I tutaj mam teraz dwa pytania, które mają jedną odpowiedź. Jaki był twój pierwszy tatuaż? Kiedy go zrobiłeś i jak się do tego przygotowałeś fizycznie i psychicznie? I drugie pytanie. Która dziara była pierwsza? Jak podjąłeś ostateczną decyzję, że chcesz ją mieć? Sytuacja jest taka, że miałem wtedy 16 lat i no nie zastanawiałem się jakoś wielce długo na ten temat. Był to mały chiński znaczek na kości ogonowej z tyłu, na plecach, tak? I wzór, który wybrałem, był to po prostu wzór, który był dołączony jakby do gazety Bravo w tamtych czasach. Miało to miejsce w roku 2004, tak? I były takie tatuaże zmywalne. I był tam chiński znaczek i po prostu prosiłem tatuażystę, aby mi go wykonał. No jak się do tego fizycznie przygotowałem, psychicznie? No nie przygotowywałem się jakoś psychicznie do tego, bo chciałem to mieć i nie zastanawiałem się, czy to będzie bolało, czy nie. I szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie pamiętam tego, jak to wtedy miało miejsce, bo to już było naprawdę, naprawdę sporo czasu temu. Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś podobny do Pawła Fajtka? No szczerze, tutaj przy tym pytaniu no, pierwszy raz jakoś tak zatknąłem się, że mogę mieć podobieństwo do Pawła Fajtka, ale jak teraz tak właśnie patrzę, to faktycznie może trochę być podobieństwa. Dziękuję za tą uwagę. Słyszałem takie opinie, że być może jestem trochę podobny do Karola Paciorka, tylko że jestem jego zagubionym, większym bratem. I takie opinie jak najbardziej już słyszałem, że mogę być właśnie starszym, zagubionym bratem Karola Paciorka. Czy jako wytatuowany tato spotkałeś się z nieprzyjemnościami od strony ludzi? Powiem szczerze, że nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś bezpośrednio się zwrócił do mnie z informacją: ty jesteś tatą, jak ty twoje dziecko chcesz wychować i ty masz tatuaże. Takiego czegoś jeszcze nie miałem, nie spotkałem się z żadnymi nieprzyjemnościami. Jakiego tatuażu byś sobie nie zrobił w życiu? Czy według ciebie są jakieś wzory tatuaży, których nie powinno się robić? Jeśli są, to dlaczego? Także na to pytanie odpowiadam, nie ma takich chyba wzorów, których bym sobie nie zrobił. Wiem o tym na pewno, że nie zrobiłbym sobie patriotycznych. O. Poza tym nie zastanawiam się, czego bym sobie nie zrobił, tylko myślę, co bym mógł sobie zrobić. I też nie będę nikomu tutaj mówił, nie róbcie sobie tego, bo to jest złe. I tutaj Anna Maria jeszcze pyta, mam jeszcze jedno, ile łącznie wydałeś na wszystkie tatuaże? Szczerze mówiąc, nigdy nie liczyłem, nie mam pojęcia, może to być kwota powyżej 10 tysięcy złotych, ale u mnie sytuacja była trochę inna. Kiedyś byłem właścicielem salonu tatuażu i tam do końca no, nie płaciłem pełnych kwot i też nigdy nie liczyłem tego naprawdę, ile wydałem na tatuaże, ale mogę sobie teraz stwierdzić, że łączna wartość tych tatuażów może być 10-15 tysięcy. Nie wiem, ciężko mi teraz o tym wam tutaj powiedzieć, bo po prostu nie wiem. Tutaj pytanie już poza tatuatorskie. Co sądzisz o inicjatywie polskiego kościoła i polskich polityków dotyczącej ograniczenia zakupów w niedzielę? No powiem wam szczerze, że gdyby nie było możliwości zakupów w niedzielę, to pewnie ludzie by nie robili tych zakupów w niedzielę i by zrobili to w sobotę, piątek bądź w poniedziałek i mogłoby to się śmiało obejść bez tej niedzieli. Dużo osób mówi, dobra, nie róbmy zakupów w niedzielę, albo dajcie tym ludziom odpocząć w niedzielę, bo to jest dzień dla rodziny. Ale ci ludzie też mają inne dni wolne. Także oni wiedzą, na co się piszą, idąc do pracy w takim sklepie, gdzie muszą pracować w niedzielę. Moje zdanie jest takie, że jest mi to totalnie obojętne, czy jest to w niedzielę, czy to nie jest w niedzielę, bo ja akurat osobiście staram się omijać
niedzielne zakupy w dużych centrach handlowych, bo wiem, że w cudzysłowie oczywiście wszyscy wtedy w niedzielę chcą iść, bo to jest dzień wolny i wtedy ludzie lecą na zakupy, ale ja omijam zdecydowanie zakupy niedzielne. Co sądzisz o tak zwanych tatuażach patriotycznych? Czy według Ciebie można je robić, czy jednak temat patriotyzmu nie powinien być tematem tatuażu? Według mnie jasne, temat patriotyczny jak najbardziej może być tematem tatuażu, bo jeżeli ktoś ma takie wewnętrzną potrzebę, taką wewnętrzną potrzebę i czuje to, to śmiało, niech robi sobie tatuaż patriotyczny. Ja z tym nie mam w ogóle problemu, bo widziałem takie fajne tatuaże patriotyczne, że głowa mała. Także śmiało, patriotyczne tatuaże mogą sobie ludzie robić, ale ważne byłoby to dla mnie, jeżeli to naprawdę jest z głębi serca, jeżeli ktoś ma takie przekonanie, a nie, bo patriotyzm akurat jest modny w tej chwili, to robię sobie tatuaż. Gdzieś tam zrobię sobie PW, gdzieś tam wplotę między tribala albo między róże i to będzie cool, to będzie inny. Nie, tatuaż patriotyczny, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ale to musi być potrzeba i to musi być szczere, a nie dla mody, dla lansu. Jak polecasz przygotować się na pierwszy tatuaż psychicznie i fizycznie? Powiem tak, że na ten temat już mówiłem i tutaj, tak, tutaj o tym możecie posłuchać jeszcze raz, także tutaj odpowiadam na to pytanie. Czy kolorowy tusz zmienia czas oczekiwania zagojenia tatuażu? Jaki rękaw personalnie Ci się bardziej podoba? Czarny czy kolorowy? Kolorowy tatuaż może, ale nie musi zmieniać czasu gojenia, no bo jednak sama technika tatuowania kolorem jest trochę inna niż czerni i z czernią i z szarością. Może się przedłużyć faktycznie gojenie kolorowego tuszu, bo wymaga to też innej techniki trochę przy samym wykonaniu tatuażu. Także mogę powiedzieć śmiało, może to przedłużyć. I który mój rękaw mi się bardziej podoba? Powiem szczerze, obydwa rękawy są dla mnie super, nigdy bym ich nie zmienił, nie zmienię też. Ale ten kolorowy, zdecydowanie kolorowy rękaw mi się bardziej podoba. No. Czy u osób z wadami wrodzonymi, na przykład serca, nie zaleca się zrobienia tatuaży? Lekarza wypowiedź znam. Jestem ciekaw, jak jest to z doświadczenia osoby tatuującej. Słuchaj, ja osobą tatuującą nie jestem. Ja już cały czas powtarzam, że jestem sympatykiem tatuaży i opowiadam to wszystko z mojej perspektywy, jak ja to widzę. I skoro znasz opinię lekarza, to wiesz, jak jest naprawdę. I jeżeli coś zagraża naszemu życiu, tak, na przykład wada serca, to odpuśćmy sobie ten tatuaż, bo nic nie jest bardziej wartościowe niż życie, także jeżeli masz wadę serca i wiesz, że jest coś nie tak, to odpuść to sobie. Naprawdę. Tutaj mamy 3 pytania w jednym komentarzu. Od kiedy interesujesz się tatuażami? Kiedy był Twój pierwszy konwent związany z tatuażami? Jedzenie, które mógłbyś jeść cały czas. Początek XXI wieku. To wtedy zacząłem się interesować tatuażami, bo oglądałem zagraniczne teledyski Crazy Town, Limp Bizkit, Linkin Park. Wtedy już lubiłem tatuaże i mnie to naprawdę jarało. Wtedy miałem 12-13 lat. No, nie miałem możliwości, aby tak jak teraz obserwować to, co się dzieje właśnie na konwencjach czy w czasopismach, aż tyle tego nie było. Wtedy był magazyn Tatuaż i to było koniec. No i zagraniczne czasopisma, tak? Internetów w ogóle totalnie. I malowałem sobie wtedy flamastrami różne wzory na moich rękach i może kiedyś rzucę też zdjęcie, jak byłem młody i pomalowany flamastrami. Także 12-13 lat wtedy miałem, czyli grubo ponad 15 lat temu. Także u mnie to na pewno nie jest trend, u mnie to jest po prostu pasja całe życie. Mój pierwszy konwent związany z tatuażem był stosunkowo niedawno. Był to w 2013 roku we Wrocławiu, także aż tyle doświadczenia wstecz nie mam z konwencjami tatuażu. Był to na pewno konwent we Wrocławiu. Jedzenie, które mógłbym jeść cały czas, to zdecydowanie pizza. Pizza to jest moje ulubione danie, mógłbym je jeść zawsze, wszędzie, śniadanie, obiad, kolacja. Wiadomo, nie mogę tego robić, bo byłbym w rozmiarze XXXXL. Moja ulubiona pizza, piękna. Muszę się teraz trochę bardziej odżywiać zdrowo, więc pizzę to rzadko. Normalne papierosy 3E, które wolisz, a jak żadnych, to które są zdrowsze według Ciebie? Według mnie nic nie jest zdrowsze i to jest szkodliwe, ale ja zdecydowanie wolę klasyczne papierosy i też to praktykuję. Co z treningami, na przykład bieganie lub siłownia przy świeżym tatuażu? Ewentualnie jak długa przerwa powinna być przy wykonaniu go? Powiem szczerze, że to jest temat na osobny odcinek, ale tak powiem szybko, że można sobie odpuścić na 2-3 tygodnie, tak? Zdecydowanie i
myślę, że niebawem tutaj będzie też odnośnik właśnie do twojego pytania i osobny odcinek, ale na pewno trzeba sobie z 2-3 tygodnie zrobić przerwy, zdecydowanie. Niektórzy twierdzą, że nie, ale ja mówię, że zdecydowanie można i nawet trzeba sobie zrobić delikatną przerwę. Kto w końcu zabił Kennedy'ego? Nie mam zielonego pojęcia, kto w końcu zabił Kennedy'ego, tak naprawdę, no. Czy chciałbyś, masz zamiar zrobić cover jakiegoś swojego tatuażu? Nie zastanawiałem się, czy chciałbym zrobić cover, raczej nie, ale mam takie dwie róże Borneo na swoich udach i tam miałem taką gwiazdkę jedną i to po prostu pasowało idealnie w to miejsce te róże Borneo i trochę zakryłem jedną gwiazdkę, ale nie było mi w ogóle szkoda, także bez tematu, no. Tatuaż u znajomego czy w profesjonalnym studio? Na ten temat oczywiście też tutaj już się dawniej wypowiedziałem, także tutaj możecie zobaczyć moje zdanie na ten temat. Ja osobiście, jeżeli ktoś tatuuje w domu, dobrze, do niego pójdę i w profesjonalnym studiu też chętnie się tatuuję, ale zobaczcie sobie tu. Jakiego sprzętu pan używa? Do nagrywania, obrabiania filmów. Do obrabiania filmów używam iMovie, ponieważ pracuję na iMacu i na MacBooku i mam tam fajny iMovie, który robi dobrą robotę na moje potrzeby. W zupełności wystarcza to, co ja robię. Nagrywam również niektóre scenki tym tutaj iPhone'em. Zdjęcia z konwencji robię w większości iPhone'em. Tutaj mam Xiaomi, tak? Xiaomi. Niektórzy mówią Xiaomi. Nie wiem, jak to dokładnie się wymawia. 4K, 12 megapiksel. To jest YI2. Tym na przykład robię rozmowy tatuowane, czy w ogóle rozmowy z ludźmi na konwencjach. Mam też taką tutaj kamerę Sony Handycam, ona już ma naprawdę dosyć sporo za sobą, była naprawdę w wielu krajach, w Afrykach, w Amerykach, nie wiem, w Azjach, wszędzie ona już była. Sony Handycam HDR CX115, tym też robię niektóre ujęcia zdecydowanie. I co jeszcze? Robię tą kamerą, to jest kamera Canon 700D. Tym robię właśnie takie vlogi jak te i bardzo, bardzo polecam tą kamerę dla każdego, który tworzy w internetach. Widziałem Cię na teledysku Cyber Mariana. Tak, zdecydowanie byłem w teledysku Cyber Mariana. Był to teledysk Wąs. Brała też udział czwarta fala. Było bardzo fajnie, jeżeli chcecie zobaczyć ten teledysk. Także w opisie dostaniecie ten teledysk do obejrzenia. Będzie tam link, także śmiało możecie zobaczyć, co tam wyprawiałem w teledysku Wąs. Kolejne pytanie to, czy myjesz świeże tatuaże? I tutaj mam Soft Cleaning Gel Easy Tattoo. Jeżeli mam świeże tatuaże, to właśnie tego używam do pielęgnacji świeżego tatuażu. Jest to bardzo przyjemne i jest to specjalnie stworzone po to, aby nasze tatuaże były po prostu zdrowe i soczyste przede wszystkim, tak? Także to by było wszystko. Zakończył się Q&A z okazji 5000 subów. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Mam nadzieję, że te pytania były dla Was wyczerpujące i mam nadzieję, że zobaczyliście do końca. Dajcie koniecznie znać, czy zobaczyliście do końca ten odcinek, bo wiem, że niektórzy z Was lubią oglądać, ale w połowie widzą wideo, trwa 10 minut, 12, dobra, trzeba wyłączyć. Dajcie znać, czy oglądacie do końca. Jeżeli lubicie to, co robię, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, było mi bardzo miło. Zobaczcie pozostałe moje filmy. Dajcie w komentarzu Wasze info zwrotne odnośnie tego, co tworzę. I jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je tutaj do Q&A. Mogą być to prywatne pytania, różne, śmiało. Dziękuję Wam bardzo, do następnego razu, pozdrawiam, hej!